Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś pan Marcin Pallade, politolog. Witamy w studiu, szczęść Boże. Dobry wieczór. Mamy sondaże, dzisiaj wszystkie media nurtu mainstreamowego podają sondaże TNS Polska odnośnie ewentualnych wyborów parlamentarnych, gdyby się odbyły dzisiaj. No i ten sondaż jest mocno na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, chociaż jest 2 punkty za Platformą Obywatelską, ale generalnie tak dobrego wyniku nie widzieliśmy już od wielu, wielu, można powiedzieć, nawet lat. Znaczy zmalała różnica między Platformą a PiS-em, tym tak. Niemniej no, ta średnia, jaka jest widoczna od kilkunastu tygodni, ona nie jest korzystna dla Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że Platforma prowadzi 2 punktami procentowymi, aczkolwiek no, widoczny jest trend taki wyhamowujący w notowaniach Platformy i lekka progresja PiS-u, co może sugerować, że za miesiąc, dwa czy trzy te średnie dla Platformy PiS-u mogą się przeciąć i dać być może lekkie prowadzenie Prawu i Sprawiedliwości. Ale to oznacza, że starania premiera Wykopacza, aby w jakiś sposób, nie wiem, utrzymać przewagę, większą przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością, nie udały się czy udały się? No, nie ulega wątpliwości, że Platforma odbudowała swoją pozycję, zresztą na przestrzeni ostatnich 2 lat. Czyli za Donalda Tuska było gorzej. Mieliśmy do czynienia z sytuacją no, prezentu danego niejako PiS-owi, a potem szerszej koalicji, kiedy Platforma wyraźnie słabła, czy to choćby pod wpływem tak zwanej afery taśmowej, a jednak udawało jej się odbudować. I teraz mamy też taką sytuację, że no, wszystko wskazywało na to, że na przestrzeni na przełomie tamtego i obecnego roku PiS wyjdzie jednak wyraźnie na prowadzenie. Tymczasem to Platforma się umocniła i to oznacza, że do jesieni jeszcze będzie mieli taką sytuację, że być może ci liderzy sondaży będą się zmieniali. Czyli działania premier Ewy Kopacz są skuteczne PR-owsko? Czy rzeczywiście skuteczne? Znaczy tak, trzeba rozpatrywać to wzmocnienie Platformy nie tylko w kategorii skuteczności działania Ewy Kopacz, w co ja trochę powątpiewam, pani premier Ewy Kopacz, natomiast uważam, co decyduje właśnie o tym? Uważam, że to wzmocnienie Platformy Obywatelskiej to jest w jakiejś mierze wynik tej degrengolady, która dzieje się na lewicy, bo mamy do czynienia z całą pewnością ze słabnięciem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Te nadzieje pokładane w kandydatce na prezydenta Magdalenie Ogórek, one nie przenoszą się bezpośrednio na wzrost notowań. Nawet mamy do czynienia z odwrotną sytuacją, że notowania pani Ogórek stoją w miejscu, a Sojusz Lewicy Demokratycznej zaczyna tracić i zbliżać się powoli do progu 5%. Mamy do czynienia także z zupełnym rozkładem formacji Palikota, twojego ruchu. I wiele na to wskazuje, że część wyborców centrolewicowych na zasadzie wszyscy, byleby nie PiS, lepiej Platforma niż nie PiS, przenoszą częściowo swoje sympatie na Platformę Obywatelską, stąd wzrost poparcia tej formacji. No tak, tylko że jak spojrzymy na to, na wyniki tych sondaży i na to, co pan mówi, na to wyjaśnienie, że rzeczywiście ten elektorat lewicowy idzie w kierunku Platformy Obywatelskiej, to jednak spodziewać by się można większego poparcia w słupkach dla Platformy. No mamy cały czas do czynienia z grupą wyborców od mniej więcej od 8 do 14% tych, którzy jeszcze nie zdecydowali. I myślę, że dużą część w tej grupie stanowią ci, którzy do tej pory głosowali na Sojusz Lewicy Demokratycznej czy Twój Ruch. I oni ostatecznie zdecydują o tym, czy Platforma będzie miała większą przewagę, czy też oni na przykład wybiorą wariant niegłosowania, tak? Czyli pasywności wyborczej, a to by oznaczało, że rysuje się jakaś szansa dla tej koalicji wokół PiS-u na wyjście na prowadzenie w sondażach. Czyli jest szansa na to, że jednak Prawo i Sprawiedliwość zwiększy prowadzenie? No, w dużej mierze w tej chwili to, co obserwujemy od kilku już tygodni, to jest taka wyraźna polaryzacja sceny politycznej na PiS i Platformy. Widać to też w sondażach prezydenckich, że jest dominacja z jednej strony Bronisława Komorowskiego, z drugiej Andrzeja Duda, a potem kolejni kandydaci są długo, długo w tyle. To oznacza, że będziemy mieli cały czas do czynienia z no, tą rywalizacją między dwiema największymi formacjami w Polsce i to oznacza także, że jeżeli poziom poparcia dla Komorowskiego będzie się zmniejszał, a ruch dla Andrzeja Dudy, to też się może przekładać częściowo na preferencje partyjne. Zanim przejdziemy do tych sondaży dotyczących kampanii prezydenckiej i tego, jak wyglądają kampanie prezydenckie prowadzone przez kandydatów, to może jedno jeszcze ostatnie pytanie na temat tych sondaży parlamentarnych. Czy według pana rzeczywiście ta polaryzacja, o której pan wspomniał, na dwa podstawowe ugrupowania, Platforma i Prawo i Sprawiedliwość, oznaczają, że w przyszłym parlamencie może w ogóle nie być lewicy?
istnieje takie zagrożenie dla lewicy, z czego zapewne pan redaktor, telewidzowie i ja wcale się nie martwimy. Ja nie tęsknię za postkomunistami rzeczywiście. I to może oznaczać, że w przyszłym parlamencie może być sytuacja taka, w której ta najsilniejsza formacja, no bo póki co jest nią cały czas Leszek Miller i Sojusz Lewicy Demokratycznej, pomimo tego wyraźnego spadku, może gdzieś uplasować się w okolicach progu 5%, jeśli będzie trochę ponad 5%. W tym sondażu jest mocno niżej ponad. To ta reprezentacja będzie bardzo, bardzo skromna. Myślę, że w dużej mierze zależy to od tego, jak zachowają się ci, którzy w tej chwili ewakuują się z jednej strony z SLD, tak jak Grzegorz Napieralski, z drugiej strony z twojego ruchu, ta ucieczka z tego tonącego okrętu Palikota, tak jak Andrzej Rozenek. Słyszymy o zapowiedziach zbudowania czegoś nowego na lewicy po wyborach prezydenckich. Miałaby ewentualnie także do tej dwójki wymienionych polityków dołączyć Barbara Nowacka i wzmocnić. Moim zdaniem to jest mało prawdopodobne, żeby w tak krótkim czasie taka sklejona formacja z polityków różnych, wywodzących się z różnych środowisk, z różnych partii mogła osiągnąć coś więcej. Może zabrać trochę głosów SLD i może pozbawić nawet SLD reprezentacji w parlamencie, ale nie sądzę, żeby taka nowa lewica miała się znaleźć na wiejskiej od jesieni tego roku. I wybory prezydenckie. Która kampania według pana jest lepsza? Andrzeja Dudy czy Bronisława Komorowskiego? No to są dwie różne kampanie. Ta kampania Andrzeja Dudy, ja przyznam szczerze, że w grudniu, styczniu jak obserwowałem to, no to widziałem duży marazm i ten potencjał wydawał się bardzo ograniczony, ale nastąpiło przyspieszenie w lutym, marcu i widać wyraźnie, że jest dynamika, aczkolwiek w ostatnich dniach trochę obserwuję wytracenie trochę tej przewagi, którą przynajmniej tak obrazkowo miał Andrzej Duda nad Bronisławem Komorowskim, a kampania urzędującego prezydenta no jest taka, powiedziałbym, mocno urzędnicza, tak? Mocno oficjalna, z tym poparciem samorządowców, prezydentów miast. Słyszymy o tych dzieciach, które nagle gdzieś tam ze szkoły wychodzą razem z panem dyrektorem, żeby powitać pana prezydenta. Szereg innych takich incydentów, eventów, które mieliśmy do czynienia. Choćby pan Łukasz K., który w sobotę witał pana prezydenta, a dzisiaj ma już zarzuty, siedzi w areszcie. No tak, to by musiało oznaczać, że być może za chwilę powstanie druga lista, jeśli chodzi o poparcie dla pana prezydenta, tych, którzy są na dobrej drodze do osadzenia we Wronkach. Czyli nowy komitet. Nowy komitet. Mamy jeszcze pana prezydenta Pawłowicza, który też już zarzuty usłyszał. Też z komitetu pana Komorowskiego. Mowa o panu prezydencie gdańskim, tak? Adamowicza. Tak. No, też jest ta grupa z Wronek, tak bym to określił. Czy ta przewaga, jaką posiada Bronisław Komorowski nad Andrzejem Dudą, mówi się w wewnętrznych sondażach 47% dla urzędującego prezydenta, 28% dla Andrzeja Dudy, czy ta przewaga będzie utrzymana, czy będzie druga tura według pana? Czy ja nie wierzę w coś takiego jak wewnętrzne sondaże, to jest bardziej taka sprzężenie moka, gra PR-owska. Jeśli są wewnętrzne, to ja chętnie bym je zobaczył, prześledził, jak to wygląda. Trzeba brać pod uwagę nie pojedynczy sondaż, a kilka sondaży. One wyznaczają trend i on jest widoczny od kilku tygodni, polegający na tym, że Bronisław Komorowski traci i jest w tej chwili w okolicach 50%, a Andrzej Duda, który startował z pozycji poniżej 20%, w tej chwili zyskał te kilka punktów procentowych i jest już bliżej 30 niż 20, ale to cały czas jest bezpieczna przewaga dla Bronisława Komorowskiego w sytuacji, w której zostało nam niespełna 2 miesiące do wyborów. To może być czas niewystarczający na to, żeby trwale zepchnąć Bronisława Komorowskiego poniżej 50% i dać jeszcze możliwość wzmocnienia dla Andrzeja Dudy. Wielu ekspertów zastanawia się, czy w tych wyborach prezydenckich nie będziemy mieli do czynienia z powtórzeniem pewnego układu, a mianowicie układu z czasów, kiedy o reelekcję starał się Lech Wałęsa i jego kontrkandydatem był właśnie ówczesny młody polityk lewicy Aleksander Kwaśniewski. I tutaj porównuje się tą kampanię marazmu prezydenta Wałęsy, ówczesnego prezydenta Wałęsy do pewnej dynamiczności Kwaśniewskiego i z tej strony mamy Bronisława Komorowskiego, no, którego kampania nie zachwyca za bardzo i rzesze młodych, którzy mają dosyć dynamiczną tą kampanię z Andrzejem Dudą na czele. Czy ta sytuacja jest w jakiś sposób podobna? Ja bym aż tak daleko nie sięgał do 1995 roku.
Jeśli natomiast miałaby się nasuwać jakaś analogia, to bardziej z rokiem 2000, kiedy urzędujący, ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski starał się o reelekcję i też on, jego sztab, jego baza polityczna czynili wszystko, żeby nie doszło do drugiej tury, bo Aleksander Kwaśniewski, obecnie tak jak prezydent Bronisław Komorowski, obawiał się, że w debacie z ewentualnym kontrkandydatem między pierwszą a drugą turą może sporo stracić, tak? Nie mieć takiego wyniku, który dawałby satysfakcję wyraźnej wygranej. Tamten manewr w roku 2000 zakończył się sukcesem Kwaśniewskiego, bo on, przypomnę, zdobył 53%. Myślę, że w tej chwili całe zamierzenie sztabu Bronisława Komorowskiego idzie też w tym kierunku, żeby ta batalia o Belweder stoczyła się już w pierwszej turze, żeby nie trzeba było mieć dogrywki z, no, ja na dzisiaj jak wszystko na to wskazuje, z Andrzejem Dudą. Że nie będzie tej dogrywki. Że nie będzie tej dogrywki, dlatego że no, widzimy, że po kondycji pana prezydenta Komorowskiego, że on czuje się dobrze wyłącznie w swoim towarzystwie, jeśli to towarzystwo jest w cudzysłowie kontrolowane. Natomiast sama deklaracja, że nie będzie uczestniczył w debacie przed pierwszą turą, a ewentualnie będzie uczestniczył między pierwszą a drugą, wskazuje, że są bardzo poważne obawy, że w tej debacie mógłby wypaść bardzo słabo i ten cały obraz budowany prezydenta jako stoi bezpieczeństwa, spokoju, rozwoju Polski, no mógłby prysnąć bardzo szybko. Ale może także prysnąć z tego względu, że nie weźmie udziału w tej debacie, bo Polacy jednak oczekują od niego tego, że będzie stawał do debaty. Jak rozumiem, mówimy o debacie między pierwszą a drugą turą. Oczywiście. No to gdyby się coś takiego stało, to byłoby zupełne kuriozum. Znaczy, to byłaby sytuacja zupełnie niespotykana i ogromne ryzyko. Gdyby Bronisław Komorowski... Gdyby odmówił udziału w takiej debacie. No dla mnie to jest na ten moment zupełnie sytuacja niewyobrażalna. A w pierwszej turze, gdyby odmówił? Myślę, że była taka presja jeszcze 2-3 tygodnie temu, kiedy kampania Bronisława Komorowskiego była głęboko w lesie, tak byśmy to określili, a mieliśmy do czynienia ze szczytem aktywności, jeśli chodzi o Andrzeja Dudę. Tam gdzieś ze strony któregoś ze sztabowców polityków Platformy pojawiła się taka sugestia, że być może w grę wchodzi przeprowadzenie debat jeszcze przed pierwszą turą, ale teraz wydaje mi się, że cała aktywność jednak nastawiona jest na to, żeby wyraźnie trzymać się nad tym poziomem 50% i rozstrzygnąć wszystko jak najszybciej. Do debaty w pierwszej turze tylko w gronie tych młodych bez prezydenta Komorowskiego zachęca kandydat PSL-u, pan Jarubas. Ale to jest też tak naprawdę wybieg umożliwiający Bronisławowi Komorowskiemu nieuczestniczenie w tej dyskusji. Telewizja publiczna doszła do wniosku, że skoro urzędujący prezydent nie chce debatować przed pierwszą turą, to zaproponowała to trójce kandydatów. Skądinąd ja uważam, że taka debata byłaby bardzo ciekawa. Proszę zwrócić uwagę, że cała trójka jest z tej samej generacji. To jest pokolenie 30-40-kilkulatków. Różne od tego, które reprezentuje Bronisław Komorowski, to styropianowe, solidarnościowe. Myślę, że taka zmiana generacyjna w Polsce jest bardzo, bardzo potrzebna i byłoby dobrze, gdyby Polacy najpierw przekonali się, co ta trójka wywodząca się przecież z różnych formacji politycznych ma do zaproponowania. Mnie szczególnie interesuje styk między Adamem Jarubasem, ta ewentualna konfrontacja między Adamem Jarubasem a Andrzejem Dudą, dlatego że w kwestiach światopoglądowych między Jarubasem i Dudą nie ma większej różnicy, bo obaj plasują się wyraźnie jako umiarkowani konserwatyści czy konserwatywni chadecy i myślę tutaj, że tylko w sprawach polityki zagranicznej, no właśnie, czy ewentualnie gospodarczej tutaj mogła być jakaś większa różnica. A nie sądzi pan, że taka debata, tak jak pan powiedział, tego młodego pokolenia, to jest tak naprawdę zamknięcie tematu kampanii wyborczej właśnie do tego pokolenia, do tych młodych ludzi, którzy właściwie niektórzy uważają, że startują tylko po to, żeby wystartować, że nie mają większych szans z Bronisławem Komorowskim, że jednak należałoby nakłaniać prezydenta do tego, aby uczestniczył w tej debacie. Oczywiście, i pochwalił się choćby tym, co przez te lata osiągnął, czy nie osiągnął. Ja tutaj nie jestem optymistą, uważam, że pan prezydent nie zgodzi się na debatę przed pierwszą turą, natomiast uważam, że ta debata, jeszcze raz powtórzę, wśród tego młodego, średniego pokolenia kandydatów jest potrzebna, bo wszyscy musimy mieć świadomość tego, że bez tej zmiany generacyjnej
zamknięcie tej dekady będzie bardzo, bardzo niekorzystne dla Polski. Znaczy najwyższy czas, żeby ci, którzy 25 lat temu zasiadali po obu stronach okrągłego stołu, czy też jak okrągły stół, to można powiedzieć wokół okrągłego stołu, no powoli odchodzili na polityczną emeryturę. Proszę zwrócić uwagę na kraje ościenne. Były NRD wchłonięte przez Republikę Federalną Niemiec. Proszę zobaczyć, jaki jest rozkład w Czechach, na Słowacji. Tam wszędzie doszło, w Rumunii, tam wszędzie doszło do bardzo wyraźnej zmiany. Większość polityków z tego okresu przełomu odeszła. U nas sztywno trzymają się ci, którzy są w SLD, w Platformie czy w PiS-ie. I to widać także z sondaży. Jak pan ocenia w ogóle rzetelność tych sondaży? To jest kolejne pytanie, o które chciałem pana zapytać. Państwo już znacie moją opinię od lat. Ja bardzo podchodzę do wielu sondaży z przymrużeniem oka. Największym kuriozum dla mnie to jest Centrum Badania Opinii Społecznej. To jest taka fundacja rządowa sponsorowana przez nas wszystkich podatników. To jest instytucja, która powinna być zamknięta już dawno. To jest tracenie pieniędzy nas wszystkich Polaków, bo zrzucamy się na tę fundację. Natomiast jeśli chodzi o badanie preferencji wyborczych, no to jest zdecydowanie najgorsza sondażownia, która ma bardzo poważne błędy, moim zdaniem metodologiczne w doborze próby. No i jak Państwo zawsze widzicie taką sytuację, że kilka dni pod rząd macie sondaże, gdzie Platforma ma 30, 40 kilka, to możecie być pewni, jeszcze nie czytając wyników sondażu CBO, że za chwilę jak wyjdzie coś wyprodukowane przez te instytucje, to wyniki dla Platformy będą o 10-15 punktów procentowych wyższe, a dla PiS-u niższe. To jest tendencja od lat. Nic się w tej sprawie nie robi, więc po co mamy się do tego dokładać, po co mamy za to płacić? Na koniec jeszcze jedna sprawa. Sądzi pan, że te publikacje dotyczące powiązania afery taśmowej z Prawem i Sprawiedliwością to jest wrzutka medialna kampanii inaczej? Czy nie? No wchodzimy w okres już bardzo intensywnej kampanii wyborczej. Brudna kampania. Obie strony będą mocno się okładały, dlatego że jedna i druga strona, czyli z jednej strony Bronisław Komorowski, jego sztab, z drugiej Andrzej Duda, jego sztab, są zainteresowani utrzymaniem tej polaryzacji, bo ona nie tylko przekłada się na wyniki wyborów prezydenckich, ale daje też nadzieję, że nikt nie wyrośnie poza tą dwójką, jeśli chodzi o wybory parlamentarne. Więc tu każdy dzień będzie obfitował w ciosy ze strony jednych i drugich. Znaczy myślę, my jako Polacy nie zyskamy, bo ja jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o pozytywy wynikające z tej nieustannej walki trwającej ostatnie 10 lat w obrębie Platformy i PiS-u. Myślę, że Polsce przydałaby się jakaś poważniejsza zmiana i rozbrojenie tego duopolu, który sztucznie blokuje wiele rzeczy w naszym kraju. Jakie działania Bronisława Komorowskiego mogą mu przysporzyć wyborców, a jakie na pewno mu tych wyborców nie przymnożą? Mam tu przede wszystkim na myśli decyzję o konwencji przemocowej. No, to jest bardzo poważny problem, przed jakim stoi Bronisław Komorowski. Chyba najpoważniejszy w końcówce jego prezydentury, bo z jednej strony on kierował się zawsze jako umiarkowana centroprawica, umiarkowany konserwatysta, więc no, w sprzeczności, że tak powiem, z systemem, który wyznaje, no, nie powinien złożyć podpisu, nie powinien być notariuszem pod tą przyjętą ustawą przez parlament, a z drugiej strony zatwierdzoną konwencją, a z drugiej strony no, ma świadomość tego, że bez puszczenia oka do elektoratu centrolewicowego, mówiliśmy już o tym, tak? Tak. Tego, który w dużej mierze jest taki trochę, można no, powiedzieć, porzucony właściwie przez SLD, któremu nie odpowiada do końca Magdalena Górek, no to bez jak gdyby włączenia tego elektoratu częściowo pod swoje skrzydła, no, maleją szanse na jego zwycięstwo już w pierwszej turze, więc no, to jest bardzo, jak mówię, bardzo poważny problem do rozstrzygnięcia, no ale to zarazem nie jest nasz problem. Nie jest nasz problem. Pytanie jeszcze jest o to, czy Magdalena Ogórek nie będzie próbowała w jakiś sposób mocniej zawalczyć o swoich wyborców z Bronisławem Komorowskim. Jej wynik jest dla mnie dużą niewiadomą. Ta rozpiętość może być od 2-4% bardzo słabego wyniku, aż blisko wyniku dwucyfrowego, podobnie jak wynik kandydata PSL-u, który może być trochę lepszy niż osiągnięcia Kalinowskiego czy Pawlaka w poprzednich wyborach, ale może też zbliżyć się gdzieś w okolice 6-7, może 8%. Przy czym jest ważne też w tej rozgrywce, który z tych kandydatów, mam na myśli SLD i PSL, osiągnie lepszy rezultat, bo to też będzie miało swoje przełożenie na morale, jeśli chodzi o prowadzenie kampanii parlamentarnej. No i na wynik Bronisława Komorowskiego, bez wątpienia. Z całą pewnością. Z całą pewnością. Ja
ze zdumieniem czytałem jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu zachwyty prawicowych publicystów, tych tak zwanych niepokornych z obozu patriotycznego, którzy już rozstrzygali niejako, że ta kampania jest w dużej mierze wygrana przez Andrzeja Dudę, że Bronisław Komorowski nie ma najmniejszych szans. Jeszcze wszystko jest w tej kampanii możliwe, ale osłabienie Komorowskiego to nie jest tylko kwestia tego, że Andrzej Duda może rozszerzyć swój elektorat. Bez dobrego wyniku Ogórek, która jednak przyciągnie część wyborców lewicy, bez dobrego wyniku Adama Jarubasa, który pozyska sporą część wyborców na wsi i w małych miasteczkach, no nie będzie tego, o czym wielu z Polaków jednak marzy, czyli żeby było starcie między najsilniejszymi kandydatami i dopiero rozstrzygnięcie w drugiej turze wyniku wyborów prezydenckich. Ostatnie pytanie na koniec, krótka odpowiedź. Jaka frekwencja będzie? Spodziewam się frekwencji w przedziale między 55 a 60%. Zwyczajowo w polskich wyborach ta frekwencja w wyborach prezydenckich jest najwyższa i pomimo dużego ubytku, jeśli chodzi o wyjazdy Polaków za granicę, szczególnie młodych ludzi, uważam, że no w tych bardzo ważnych wyborach decydujących, to przecież bo to jest kwestia wyznaczenia tego, który będzie prowadził nas aż do końca tej dekady jako głowa państwa, myślę, że może być większa mobilizacja, stąd ten przedział, o którym mówiłem, jest jak najbardziej do osiągnięcia. Dziękujemy bardzo za udział w programie. Pan Marcin Pallady, politolog, dziękujemy. Dziękuję. Państwu dziękujemy za uwagę. Program Polski Punkt Widzenia. Wracamy jutro 21:40. Z Panem Bogiem.